Informacje telewizji Jawal, Katarzyna Torba. Dobry wieczór Państwu. Jeleniogórski Sejmik Samorządowy pozytywnie zaopiniował proponowany przez rząd podział naszego województwa na dwa okręgi wyborcze oraz przyłączenie do Jeleniogórskiego Okręgu Wyborczego powiatu złotoryjskiego i jaworskiego. W Urzędzie Miejskim odbyła się 26. sesja Sejmiku Samorządowego poświęcona sprawie podziału powiatów i województwa na okręgi wyborcze. Dzisiejsze posiedzenie Sejmiku Samorządowego Gmin Województwa Jeleniogórskiego poświęcone jest w głównej mierze zaopiniowaniu projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczącego podziału województwa dolnośląskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego i podziału na okręgi wyborcze w powiatach, które zostaną utworzone na terenie naszego województwa. Propozycje podziału na okręgi wyborcze są dwie. Jedna liczyłaby 9 mandatów, druga 11. Jeśli chodzi o okręgi wyborcze do województwa dolnośląskiego, są dwa warianty, z tym, że projekt rządowy prezentuje jeden, który polega na tym, że na terenie naszego województwa zostałyby utworzone dwa okręgi. Okręg wyborczy składający się z powiatów Zgorzeleckiego, Lubańskiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego liczyłby 5 mandatów, a więc wybierano by 5 radnych wojewódzkich. Okręg południowy z Jelenią Górą, powiatem grodzkim i powiatem ziemskim, Kamienną Górą, powiatem jaworskim i złotoryjskim, drugi okręg liczący 6 mandatów. Istnieje również propozycja, aby z całego województwa jeleniogórskiego utworzyć jeden okręg wyborczy, który liczyłby 9 mandatów, ale moja opinia jest taka, że ten podział na dwa okręgi jest lepszy, choćby z tego względu, że wówczas jest 11 mandatów, a nie 9. I taką też decyzją podjął Sejmik Samorządowy, który pozytywnie zaopiniował projekt podziału na dwa okręgi wyborcze z przyłączeniem do Jeleniej Góry powiatu złotoryjskiego i jaworskiego. W Urzędzie Wojewódzkim odbyły się kolejne rozmowy na temat planów zawieszenia niektórych linii kolejowych w województwie jeleniogórskim. Projekt likwidacji połączeń do Karpacza, Lwówka Śląskiego i Mikułowej powstał już w październiku ubiegłego roku. Chodzi tu konkretnie o trasy biegnące przez Jelenią Górę, Karpacz, Lwówek Śląski, Wleń, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Bogatynię, Podgórzyn, Zgorzelec i Sulików. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Zakładu Przewozów Pasażerskich PKP oraz Jeleniogórskiego Towarzystwa Tramwajowo-Trolejbusowego i reprezentanci gmin debatowali, jak rozwiązać problem nierentownych według PKP linii. Gminy są zdania, że to drogie bilety i jakość świadczonych usług jest przyczyną małego zainteresowania pasażerów tym środkiem transportu. Są chętne, aby linie te dofinansowywać pod warunkiem, że poprawi się standard świadczonych usług przez PKP. Uczestnicy spotkania podjęli decyzję, iż do końca roku 98 na wyżej wymienionych trasach pociągi będą jeździć, co najwyżej w mniejszych ilościach. Natomiast w roku 99 pociągi te będą uwzględnione w rozkładzie pod warunkiem, że gminy wywiążą się z dofinansowania kolei. Tylko dwie trasy, Jelenia Góra Karpacz oraz Mikułowa Bogatynia, będą rozpatrzone na osobnym spotkaniu. Kolejna debata w połowie września. Blokady dróg i niszczenie płodów rolnych w tak ekstremalny sposób polscy rolnicy egzekwują swoje racje w sporze z rządem. Zapytaliśmy jeleniogórzan, co sądzą o tego typu formach protestu. No ja sądzę, że jednak trzeba na siebie zwrócić uwagę, jeżeli jakiś problem występuje, a jeżeli to jest dosyć uciążliwy problem dla pewnej grupy społeczeństwa, mówimy tutaj o rolnikach, powinni robić jak najwięcej szumu wokół własnej sprawy, gdyż takie robienie szumu wokół jednak problemów przynosi konkretny efekt. Chyba raczej do niczego nie doprowadzi. Tak uważam, że myślę, że są jakieś inne rozwiązania. Nie wiem, komu oni chcą tym zrobić i co tym uzyskają, prawda? No uważam, że trochę nie fair. Ja uważam, że trudno jest tym ludziom wyegzekwować swoje prawa. I jeżeli w ten sposób mogą cokolwiek osiągnąć, to jestem z nimi. Jestem przeciw. Co pan o tym sądzi? Uważam, że należy to do organów ścigania i należy karać mandatami takie postępowanie. A kto sam jestem kierowcą, uważam, że to jest niepoważne. Jak widać, zdania w tej materii są podzielone, bo z jednej strony rolnictwo nie może odnaleźć się w sytuacji wolnorynkowej konkurencji, z drugiej zaś strony ignorancja tej przecież niemałej grupy społecznej przez elity rządzące musiała doprowadzić do konfliktów.
Wydawać by się mogło, że już dawno zniechęciliśmy się do form bezpośredniej sprzedaży. Jednak uliczni akwizytorzy, nie zawsze uczciwi, nadal znajdują chętnych na swoje nie zawsze pełnowartościowe towary. Od kilku tygodni po jeleniogórskich ulicach krążą elegancko ubrani mężczyźni oferujący sprzedaż kaset magnetofonowych po zaskakująco niskich cenach. 6 kaset oddają nam w ręce za jedyne 30 zł. Przeboje od starych standardów po najnowsze hity muzyki dance rzeczywiście zachęcają do kupna. Niesamowita okazja. Ja powiem krótko, o co chodzi, bo to jest dzisiaj zestaw 3 kaset magnetofonowych wydanych przez ZX-a w Warszawie. Każda z tych kaset posiada hologram, to będzie dopiero dostępne we wrześniu w cenie 57 zł. Natomiast dzisiaj, nie uwierzy pan, jaka jest okazja. Nie wierzę. Bo nie 57 zł, a jedyne 30 zł. Czy pan to wierzy? Nie wierzę. Wychodzi 10 zł za oryginalną kasetę, ale powiem panu jeszcze coś. Bo każda osoba dzisiaj korzystająca z takiego właśnie zestawu otrzymuje w prezencie już zupełnie nieodpłatnie ten zestaw. Proszę bardzo. Postanowiliśmy sprawdzić, czy kasety oferowane w bardzo agresywny, uliczny sposób nie są piratami. Skontaktowaliśmy się w tym celu ze Związkiem Producentów Audio-Wideo. Okazało się, że taśmy są legalne. Po przesłuchaniu jednak dostrzegamy bardzo istotny minus znanych nam wszystkich przebojów. Nie są to oryginalne wersje, lecz przeróbki zwane z angielska coverami. Eleganccy, aczkolwiek nachalni ich sprzedawcy o tym jednak nie informują przygodnych nabywców. A więc sprzedając legalne, i tak robią naiwnych w bambuko. Wakacje są doskonałym okresem werbowania ludzi, szczególnie młodych, do różnego rodzaju sekt. Nieformalne grupy religijne szukają swego podłoża także w Jeleniogórze. Na jeleniogórskich słupach ogłoszeniowych dostrzegliśmy plakaty nawołujące do kontaktu na przykład z grupą Prorok. Teksty jak zwykle filozoficznie ujmujący, sama sekta jednak prawie anonimowa. Całość skłania jednak do pewnego zastanowienia, bowiem wszystko owiane jest mgiełką tajemnicy. Nie ma bowiem konkretnego adresu, a tylko numer skrzynki pocztowej. Za to widnieje bezpieczny adres internetowy. Niestety nie udało nam się dziś, mimo prób, wejść na internetowe strony tajemniczej sekty. W obliczu tych ogłoszeń rodzice powinni wyczulić swoje nastoletnie pociechy na wszelakiego rodzaju rozmowy z przygodnymi osobami, bo właśnie w słabe psychicznie młode jednostki wycelowane są działania sekt. Kapela podwórkowa Bazar, pokaz tańca towarzyskiego i Jerzy Filar w nowym programie na Kajakowym Szlaku. To niektóre z atrakcji proponowanych w trzecich prezentacjach artystycznych 98. Trzydniowa impreza odbywać się będzie w muszli koncertowej Parku Zdrojowego. Prezentacje artystyczne 98 to impreza odbywająca się w dniach 28-30 sierpnia, organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury Muflon w Sobieszowie. Program bogaty jest w koncerty zespołów, solistów, jest także poezja i piosenka biesiadna. Jest to impreza, która ma już jakąś swoją tradycję, ponieważ po raz trzeci jest organizowana, chociaż formuła trochę się zmieniła, bo w ubiegłych latach pierwsze, drugie prezentacje artystyczne to były takie cotygodniowe, co dwa tygodnie w czasie wakacji, występy, koncerty. Teraz skomasowaliśmy to do 3 dni i będzie konkretnie, a w sposób zwarty. Patronatem medialnym jest telewizja Awal, Słowo Polskie oraz Radio Wrocław. Cała impreza odbywać się będzie w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym. Prezentacja artystyczna to znaczy występy wykonawców z okolic głównie muzyki, ale nie tylko, szczegóły na plakatach. Będą to głównie amatorzy, ale elementy zawodowe pojawią się również w postaci gwiazd. Będą gwiazdy lokalne oraz jedna krajowa, Jerzy Filar. Jest to, jak już propaguje ten slogan, tu z krainy łagodności. Na wszystkie koncerty prezentacji artystycznych 98 wstęp będzie wolny. Jak na razie przewidywania synoptyków sprawdzają się. Jest ciepło, a słońca nam nie brakuje. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 20 stopni w Szklarskiej Porębie do 25 w Zgorzelcu. W szczytowych partiach Sudetów od 10 do 15 stopni. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich, w górach umiarkowany. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 20 w Jeleniej Górze wynosiło 1001 hektopaskali i przewidywany jest niewielki spadek. Warunki biometeorologiczne korzystne. Samopoczucie dobre, czas reakcji na bodźce w normie. To wszystko w tym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękując bardzo za uwagę, zapraszam na jutro na 17.30 i 21.45. Dobranoc.